sprawdzać, jakby nastąpił magia teatru, ja założę marynarkę i muszę stworzyć postać i to będzie jakby sygnał, że skacz się dalej. Jest jeszcze część sensu. Jeszcze raz założę, bo powiedziałem od siebie, a to przypomniałem. Proszę. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w programie. Możemy prosić, żeby nie gościli. Też siądę. Witam Państwa w programie Zagadki Techniki. Ja się nazywam Mateusz Zdański. Jestem takim majsterkowiczem, pasjonatem techniki, wszystkiego co techniczne. I dzisiaj w moim programie mam dwóch gości związanych ze sprawą, która wstrząsnęła Warszawą w lutym 2015 roku. Miał miejsce pożar mostu Łazienkowskiego. Smutne, duże wydarzenie. No i po raz pierwszy jakby od tej katastrofy udało nam się dojść do ludzi odpowiedzialnych za budowę mostu Łazienkowskiego. I są z nami inżynierowie Maciej Kaczyński i inżynier Maciej Sosnowski. Więc panowie, może zwyczajnie, jak doszło do pożaru? Najprawdopodobniej związane to było z konstrukcją poszczególnych przęseł, konstrukcją według pomysłu inżyniera Kaczyńskiego. Otóż wydrążyliśmy te pylony betonowe i w dziury układaliśmy bardzo dużo środków opatrywalnych, chrustu, kałganów pozwolonych na staliną, fajerwerków sylwestrowych, również siarki zabawne. Najprawdopodobniej nie jesteśmy jeszcze tak pewni, ale to było przyczyną. Znaczy ja biorę całą odpowiedzialność na siebie, zawiodłem bardzo dużą ilość ludzi i naraziłem ich życie na ryzyko. Doprowadziłem do katastrofy, mogę tylko bardzo, bardzo przeprosić. Jak po czymś takim, no to był pana projekt. Tak, w całości mój projekt. Jak pana inżyniera życie osobiste wygląda po takim przeżyciu? Fajnie. Siedzę w domu, staram się nie kontaktować z ludźmi. Niestety właśnie przyjaciel inżynier Sosnowski się mnie jeszcze trzyma. Jestem uzależniony od alkoholu, dużo się masturbuję. Mam nadzieję, że to wszystko się szybko skończy. Ale panowie, z tego co wiem, jakby dalej pracują przy mostach, mają już panowie nowe zlecenia, może coś o tym. Tak, ta sytuacja jest nam troszkę niezrozumiała, ale tak się dzieje. Teraz bierzemy udział w dużym międzynarodowym projekcie budowy mostu, który połączy Bornholm ze Sztokholmem. Jest to od założenia konstrukcja drewniana. Nawiązujemy w niej do stosów pogrzebowych całopalnych. Czyli to znowu będzie łatwopalne. Oczywiście. Ja mógłbym mieć apel, nie wiem, może to dotrze do władz Danii, Szwecji, żeby po prostu nas odsunięto od tego projektu. Nie chcemy jakby tego robić, już doszło do pierwszej próby, spłonęły się ciężarówki z materiałami na ten most. No, chyba dwie rodziny straciły członków i jakby po prostu ja apeluję, żeby nas rozwiązać z nami kontrakt. Ale dlaczego wciąż materiał łatwopalny w takim razie? Mnie osobiście jakby fascynuje ten, no nie bądźmy tutaj skromni, oryginalny, przełomowy pomysł inżyniera Kaczyńskiego, żeby budować most z materiałów łatwopalnych. Po prostu wydaje mi się to ciekawe. Tego jeszcze nie było. To jest na skalę światową. No to chyba już mamy jasność w sprawie mostów i chciałem na koniec programu coś lżejszego. Może jakieś hobby, coś o sobie. No ja lubię spędzać czas nad wodą. Być może stąd w ogóle te mosty. Lubię zrelaksować się z moją taką ręką. Mówić ryby. Chociaż bardzo często myślę o samobójstwie.